Cześć. Wielu z naszych widzów podsyła nam różne podejrzane oferty. Bardzo dziękujemy. Część z Was podsyła nam też ciekawe dialogi, które udało się nawiązać z oszustem. Wybraliśmy dla Was dwa, naszym zdaniem najciekawsze, które obnażają trochę ich osobowość, wartości, którymi kierują się w życiu oraz ile dziennie zgarniają pieniążków na swoim procederze. Pierwszy z nich proponował w swojej ofercie na OLX pilarkę Husqvarna 560 XP w super stanie za cenę 800 zł. Okazało się, że za bardzo się nie wysilił, bo zdjęcie i opis pożyczył z identycznej oferty z portalu sprzedajemy.pl, która w tym samym czasie również była aktywna. Jedyna różnica dotyczyła ceny sprzedaży. W sumie to duża różnica. Czyli pierwsze, co się nasuwa, to frajer. Sprzedaje za 1/3 ceny rynkowej. Nasz widz postanowił uderzyć z grubej rury i po prostu przesłał swoje dane do wysyłki z opcją za pobraniem i dopiskiem. Czekam na piłę, pozdrawiam. Przepraszam, ale nie wysyłam za pobraniem. Dlaczego? Szkoda, bo bardzo mi zależy na niej. Dam 1000. Niestety, nie ma możliwości. Szkoda. To są oryginalne zdjęcia piły? Ona naprawdę jest w tak świetnym stanie? Widzisz, trafiłeś na tropiciela złodziei z OLX. Jutro zobaczysz się na YouTube, na naszym kanale. Miłego oglądania, złodzieju. Popatrz, a tutaj oryginalne ogłoszenie. Sprawa jest już zgłoszona na policję, bo jesteś zerem dla całego społeczeństwa. Szybko się sprzedała. No, dwa przelewy dostałem, to starczy. Zerem to ty jesteś, leszczu. Spoko. Srasz w gacie, jak ci napisałem, że sprawa jest zgłoszona. Z powyższej rozmowy rysuje nam się obraz osoby w miarę grzecznej i niezbyt pazernej. Wystarczyła mu dniówka na poziomie 1600 zł. Teraz dla porównania drugi typ. To Kacper ze Świnoujścia. Mamy jego dwie oferty. Opis każdej z nich to jak baśń z tysiąca i jednej nocy. Jeżeli ktoś jest wrażliwy na słowo pieniążki, niech lepiej weźmie coś na serce i usiądzie wygodnie. Jak słyszę słowo pieniążki, to już mnie bierze nerwica. Pieniążki? To chyba nie małe dziecko, lecz dorosły facet. A on o pieniążkach. Staram się nie robić interesów z ludźmi, którzy na pieniądze mówią pieniążki. Ale mnie wkurwia używanie słowa pieniążki. Każdy normalny facet, który używa słowa pieniążki, powinien wzbudzać podejrzenie. Gardzę pod ludźmi mówiącymi pieniążki. Czego się spodziewałeś po kimś, kto na pieniądze mówi pieniążki? Nie można ufać ludziom, którzy nadużywają słowa pieniążki. Na początek PlayStation 4 Pro. Posłuchajcie. Witam. Posiadam na sprzedaż konsolę PlayStation 4 Pro o pojemności dysku 1 TB w kolorze czerni. Konsola działa jak w dzień zakupu. Nie ma żadnych blokad czy ukrytych wad. Nigdy też nie była rozbierana. Jest ona praktycznie nietknięta. Była używana przez jedno dziecko przez okres paru miesięcy. Max pół roku od zakupu, gdyż zakupiliśmy ją wraz z narzeczoną dziecku z okazji urodzin w sklepie MediaMarkt. Jednakże zajawka na konsolę szybko wygasła i synek wrócił do gry na komputerze, a maszyna tylko i wyłącznie się marnowała i od dłuższego czasu leżała na półce w ogóle nieużywana i tylko się kurzyła. Do konsoli dołączany jest oczywiście paragon oraz faktura zakupu, kontroler w pełni działający oraz oczywiście pełne okablowanie wraz z kartonem. Niestety nie posiadamy już żadnych gier, gdyż syn pozamieniał się z kolegami za inne rzeczy. Konsola zakupiona została w grudniu 2017 roku, posiada zatem gwarancję jeszcze przez 4 miesiące. System oprogramowania to 5.0.5. Przyszedł taki czas, że wyjeżdżamy za granicę na urlop i większa ilość pieniążków na wczasach by się przydała, by sobie na nic nie żałować. Więc doszliśmy do wniosku z narzeczoną, że to idealny moment, żeby ją sprzedać. A że wylatujemy już w sobotę, to jedyne co wpadło nam do głowy to pójście i wstawienie jej do lombardu, gdzie szarlatany zaproponowali nam zaledwie 600 zł za cały zestaw. Liczymy więc na to, że szczęście nam dopisze i ktoś się znajdzie na OLX-ie do czasu wyjazdu i nie będziemy musieli tam wracać i sprzedawać jej tak tanio. Czekam na kontakt i zachęcam do kupna. Daję możliwość podłączenia i przetestowania konsoli przed zakupem. Gdyby ktoś był zainteresowany, a nie był w stanie przyjechać po odbiór, na przykład ktoś z innego miasta, nie będę robił problemu z zapakowaniem i nadaniem paczki kurierem komuś do innego miasta, jednakże przez zbliżający się wyjazd niestety nie ma czasu na wysyłkę za pobraniem. Dlatego wysłać mogę jedynie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie. W sobotę wyjeżdżamy za granicę, dlatego czas nas goni, a niestety nie posiadamy kart bankowych, które umożliwiają wypłatę pieniędzy poza granicami Unii Europejskiej, więc musimy je mieć przed wyjazdem. Polecam wtedy zrobić przelew, tak zwany eliksir, natychmiastowy. Koszt takowego przelewu to 5 zł, a pieniążki na koncie miałbym zaksięgowane od razu.
W większości banków da się takowy wykonać. I jeszcze przed wyjazdem nadałbym bez problemu paczkę kurierem i wszystko byłoby sprawnie załatwione. Napisałem to, by oszczędzić po prostu pytań z tym związanych, a uważam, że lepiej poświęcić 10 minut dłużej na pisanie opisu, niż potem marnować x czasu na odpowiadanie na przeróżne pytania. A teraz klocki Lego. Odprężcie się, może zapaszcie sobie melisę. Posłuchajcie. Witam. Mam na sprzedaż fabrycznie nowe, nieodplombowane klocki Lego City. Zestaw super szybki pociąg o numerach 60051. Klocki okazały się nietrafnym prezentem od rodziny na urodziny syna, który jest komputerowym maniakiem i nawet nie zajrzał do środka, bo takie zabawki go niestety już nie kręcą. Jako iż klocki się tylko kurzyły leżąc w pudełku, a we wtorek wyjeżdżamy za granicę na wczasy, postanowiliśmy sprzedać zalegające nam nieużywane rzeczy, bo każdy dodatkowy grosz na wczasach się przyda. Czekam na kontakt i zachęcam do kupna. Dalsza część jest skopiowana i wklejona, tak jak w przypadku konsoli PlayStation 4, także oszczędzę Wam słuchania baśni o pieniążkach. Mam nadzieję, że wszyscy dotrwali do końca tej baśni bez uszczerbku na zdrowiu. Sprytnie sobie to wykombinował. Poświęcił 10 minut więcej, żeby przesiać wszystkich zawracaczy dupy, którzy chcą za pobraniem. Rozwiewa wszystkie wątpliwości, zanim ty zdążysz o nie zapytać. Teraz wystarczy tylko zainteresowanym wysyłać dane do przelewu i blokować tych na odbiór osobisty. Mistrz efektywności. Zobaczcie jego reakcję na bezpośredni atak zbulwersowanej treścią tego ogłoszenia osoby. Noż kurwa, cóż za zbieg okoliczności, ty zjebie. Kurzą się w pudełku, bo synek przyklejony dupą do fotela i do tego karty w zjebanym banku, bo nie działają za granicą. Do roboty nie robię, to zarobisz pieniążki. Wolę na jednej rzeczy robić 6 tysięcy dziennie, a mam pełno rzeczy i kont. W której pracy tak dają, że 8 wakacji w roku i ciuchy Gucci? Akurat to mi nie imponuje, to jest tylko kasa. Ludzie cię nienawidzą, a ci, którzy są teraz przy tobie, będą do czasu, jak cię nie zamkną. Znam takiego jednego, co w 3 kubki robił całe życie ludzi w chuja. Teraz przykro patrzeć, jak kwiatki sprzedaje na ulicy, żeby mieć co do gara włożyć. A królem życia był. Ostatnia wiadomość pozostała bez odpowiedzi. Ale spójrzcie, co przesłał dodatkowo w załączniku. To są zrzuty ekranu z aplikacji bankowej z historią wpłat od oszukanych ludzi tylko z jednego dnia. Powiem wam szczerze, że jak to zobaczyłem, to zrobiło mi się go żal. Jest to człowiek z całkowicie wypaczoną hierarchią wartości, który jedyną satysfakcję w swoim bycie czerpie z dóbr materialnych i karmienia swojego ego próbami wzbudzenia w innych zazdrości. Strasznie to płytkie i żenujące. Podejrzewam, że osoby, którym taka postawa może imponować, w dużej mierze wywodzi się z tak zwanej szlachty niepracującej, więc na większości z was oglądających ten film pewnie nie zrobi to wrażenia, a jedynie wzbudzi politowanie. Zaiskrzył nam w głowie taki pomysł, aby utrudnić trochę proceder oszustom na portalach ogłoszeniowych i po zdemaskowaniu typowej oferty oszusta robić kopię jego ogłoszenia i napisać w treści lub tytule na przykład coś takiego. Jeżeli trafiłeś na podobną ofertę z wyjątkowo okazyjną ceną, to zażądaj wysyłki za pobraniem z opcją sprawdzenia zawartości, wystawienia na Allegro lub odbierz osobiście. Jeżeli sprzedający nie zgadza się na żadną z tych opcji, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zamierza cię oszukać. Treść umieszczamy w opisie pod filmem. Każdy może to skopiować i wkleić do takiej ostrzegającej oferty. Parę tygodni temu powstała naszym zdaniem świetna inicjatywa, która może przyczynić się do szerszej walki z nieuczciwymi sprzedawcami na OLX. Jeden z naszych widzów, zainspirowany trochę naszym kanałem i ogólnie plagą fałszywych ogłoszeń oraz nierzetelnych i nieuczciwych sprzedawców na OLX, stworzył serwis, na którym każdy użytkownik może dodać własny komentarz oraz opinię na temat konkretnego sprzedawcy z platformy OLX. Znajdziecie go pod adresem sprawdźsprzedawcę.pl.
Serwis wystartował pod koniec lipca, a jego zadaniem jest możliwość sprawdzenia sprzedającego przed zakupem. Strona jest w początkowej fazie rozwoju, więc to wy możecie być pionierami, którzy rozwiną tę szlachetną inicjatywę. Wszelkie uwagi i sugestie na temat działania serwisu kierujcie do jego twórcy. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.